Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Woli odbyła się ostatnia rozprawa wytoczona Fundacji Lux Veritatis przez sieć obywatelską Watchdog Polska. Strony wygłosiły mowy końcowe. Wyrok zapadnie 24 marca. Sprawa sięga 2016 roku, kiedy to sieć obywatelska Watchdog zażądała od Fundacji Lux Veritatis informacji na temat pozyskanych i wydanych środków publicznych. Fundacja przekazała także informacje, ale zdaniem stowarzyszenia były one niekompletne i skierowała skargę do sądu. Podczas całego procesu, tak również w tym akcie oskarżenia, ja nie widziałam ani jednego dowodu, ani jednego dokumentu, który wskazywałby na to, że zarząd Fundacji Lux Veritatis popełnił czyn, który nam zarzucono. Mówi dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk. W samym akcie oskarżenia brak jakichkolwiek dowodów na winę ze strony zarządu Fundacji Lux Veritatis, wskazał obrońca fundacji mecenas Marcin Chodkowski. Wiemy, że aby można było komukolwiek przypisać odpowiedzialność karną, to jego zachowanie musi realizować znamiona, czy pewne cechy, zespół cech, które wspólnie zrealizowane dopiero powodują, że mamy czyn przestępczy. Jeżeli tego nie mamy, jeżeli którekolwiek nawet ze znamion, choćby jedno nie jest zrealizowane, to w ogóle nie możemy mówić o popełnieniu czynu zabronionego. Watchdog Polska oczekuje kary pozbawienia wolności dla całego zarządu fundacji, dyrektora Radia Maryja ojca Tadeusza Rydzyka, ojca Jana Króla oraz dyrektor finansowego Lidii Kochanowicz-Mańk. Będzie jasny sygnał dla społeczeństwa, że ten, kto sprawuje władzę, ponosi odpowiedzialność. A im wyżej ktoś jest w hierarchii władzy, tym ta odpowiedzialność jest większa. Nie ulega wątpliwości, że proces wytoczony przez Watchdoga to atak na kierownictwo Radia Maryja. Pod adresem ojca Tadeusza Rydzyka oraz ojca Jana Króla rzucane były obelgi, zauważa obrońca Fundacji Lux Veritatis, mecenas Paweł Panek. Na przykład takie, że ojciec Jan i ojciec Tadeusz są pełni pychy. Ale ja rozumiem, że można tak powiedzieć, tylko trzeba na to jakiś dowód wskazać, tak? Walka o dostęp do informacji publicznej, którego oczekiwało Stowarzyszenie Watchdog, to tylko pretekst, wskazuje działaczka pro-life Halszka Bielecka. W tym momencie próbuje się nękać nie tylko jakieś media, ale przede wszystkim całą społeczność, którą te media przez wiele lat wokół siebie zgromadziły. Ludzi o katolickich wartościach próbuje się obciążać nieuzasadnionymi oskarżeniami. Jednocześnie sprawa wytoczona Fundacji Lux Veritatis staje się dla Watchdoga narzędziem do pozyskiwania korzyści finansowych, zauważa dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk. Ten atak i to, co się dzieje podczas tego procesu, ma dać Stowarzyszeniu Watchdog rozgłos w Polsce, przysporzyć im korzyści finansowych, bo to wykazują na swoich stronach internetowych i zbierają środki z 1% na tak szczytny cel, jak walka z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, z ojcem Janem Królem, jak walka z fundacją, jak walka z wiarą. Fundację tradycyjnie w czasie rozprawy wspierali członkowie rodziny Radia Maryja, którzy modlili się przed budynkiem sądu. Wyrok w sprawie zapadnie 24 marca.